Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Środek ciężkości trójkąta to punkt przecięcia się środkowych trójkąta. No to pojawia się pytanie, czym są środkowe trójkąta? Otóż tutaj stworzyłem pomocniczy rysunek, na którym przedstawiam właśnie środkowe trójkąta. Środkowe trójkąta to są odcinki łączące wierzchołek trójkąta ze środkiem przeciwległego boku. Czyli na przykład odcinek AF jest środkowo trójkąta, bo łączy wierzchołek A ze środkiem boku CB. Na przykład CE jest środkowo trójkąta, ponieważ łączy wierzchołek C ze środkiem boku AB. I BD też jest środkowo trójkąta, ponieważ łączy wierzchołek B ze środkiem boku AC. No czyli zatem ten punkt, punkt G, jest środkiem ciężkości trójkąta. To jest nasz środek ciężkości. No i teraz jak już jesteśmy przy środku ciężkości, to warto wspomnieć też o twierdzeniu o środkowych trójkąta. I twierdzenie to mówi tyle, że środkowe trójkąta przecinają się w jednym punkcie i ten punkt dzieli środkowe w stałej proporcji. I ta proporcja ma się 2 do 1. To znaczy, jeśli odcinek AG ma na przykład jakieś dwie jednostki długości, to odcinek GF ma jedną jednostkę długości. Jeśli odcinek, powiedzmy, BG ma, dajmy na to, 6 jednostek długości, to tutaj będzie no, 3 jednostki długości. Jeśli CG ma, powiedzmy, 10 jednostek długości, to tutaj musi być 5 jednostek długości. Czyli można to zapisać ogólnie, że jeśli AG to jest jakieś 2Z, to GF to będzie 1Z. Jeśli, powiedzmy, BG to będzie 2Y, to DG będzie jednym Y. Jeśli, powiedzmy, CG to będzie 2Z, to odcinek GE będzie wynosił 1Z. Zatem punkt przecięcia się środkowych w trójkącie to jest środek ciężkości. No i przy okazji ten punkt wyznacza taki charakterystyczny podział, który nazywamy twierdzeniem o środkowych w trójkącie. Mam nadzieję, że lekcja była pomocna. Zapraszam na kolejne.